Dlaczego warto zabudowę poddasza zrobić przed elewacją? Dlatego, że goście od elewacji w 90% przypadkach nigdy nie zadbają o zaizolowanie murłaty, tak jak to jest w tym przypadku. Tu mamy szczelinę, tutaj są dziury. Tutaj pod krokwią nie mamy żadnej izolacji. Teraz, żeby to naprawić, musimy sobie ten cały styropian wyciąć i uzupełnić tutaj pianką pod krokwiami i między styropianem a murłatą. Pianka uzupełniona i wycięte. Teraz montujemy siatkę. Siatka zamontowana i teraz montujemy kawałek wełny. I mamy wełnę zamontowaną. Siatkę zamontowaną, wlot jest, widać światło, cała ciągłość izolacji jest zachowana. I cała murłata, 11 metrów bieżących z jednej strony, jak i z drugiej strony, jest wykonana. A moglibyśmy to po prostu zamknąć jak tutaj i zapomnieć.